Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studio Wszechnicy, czyli w Fundacji Wspomagania Wsi, gościmy panią profesor Monikę Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i demografkę, ekonomistkę i geografkę. I geografkę. Tak się wszystko wymienić, to tak. I geografkę. A rozmawiać będziemy no po trochu o wszystkich tych obszarach, o wszystkich tych wątkach. Spotykamy się, głównym pretekstem do naszego spotkania jest to, że niedawno została opublikowana wyniki czwartego badania z serii, no już teraz właśnie dziesięcioletniej, monitoringu rozwoju obszarów wiejskich. Mamy tam zebrane bardzo wiele, bardzo ważnych informacji, które pozwalają zarówno rozumieć to, co się dzieje współcześnie na wsi i nie tak ogólnie na wsi w Polsce, tylko dane schodzą do poziomu gminy. Możemy obejrzeć każdą gminę. To jest coś niezwykłego w tym badaniu. Dostajemy taki portret, no i ten portret czemuś ma służyć. Także proszę o kilka słów o tym monitoringu. Jak on powstaje, co pokazuje i właśnie komu czy czemu służy? Tak, to już jest 10 lat, jak podjęliśmy razem z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ten projekt, który polega na stałej obserwacji zmian na obszarach wiejskich, właśnie schodząc do tego poziomu najbardziej lokalnego, aczkolwiek możliwego do obserwacji na poziomie jednostki administracyjnej, czyli gminy. No, służy on przede wszystkim właśnie obserwacji, jak przekształcają się te obszary wiejskie, bowiem one są dzisiaj obecnie bardziej zróżnicowane, coraz bardziej zróżnicowane. I ta stała obserwacja pozwala nam rozumieć, jakie procesy tam zachodzą. A jak zrozumiemy te procesy, będziemy umieli je też, jakby celem jest też podanie do społeczeństwa, przekazanie społeczeństwu tych zmian. I jakby są dwa poziomy tej obserwacji. Po pierwsze, przekazanie informacji czy wyników tych obserwacji dla poziomu zarządczego, który powinien widzieć, że obszary wiejskie nie są jakimś takim monolitem. Czyli dla władz różnych szczebli. Tak, a przede wszystkim dla władz centralnych, tak. Że nie jest tak, że jest obszar wiejski, obszar miejski. Obszary wiejskie są dużo bardziej zróżnicowane niż kiedyś. A po drugie od dołu, od tych społeczności lokalnych, że nie jest tylko ich obszar wiejski, że one jednak uczestniczą w pewnym systemie i zrozumienie jakby swojej pozycji w tym systemie, takie spozycjonowanie się pozwala też inaczej reagować i wyceniać też swoje no, słabe strony, mocne szanse, zagrożenia, widzieć się w tym. I mieliśmy pierwszy etap w 2014 roku opublikowany, ale dane były właściwie z 2010 roku, dlatego mówimy już o 10 latach. Później był drugi etap, trzeci, to były dane z 2015 roku i teraz mamy czwarty etap, gdzie no właśnie, tu trochę mieliśmy duży dylemat, na którym roku skończyć te obserwacje i mimo, że mogliśmy dociągnąć te dane dalej, to jednak zakończyliśmy na momencie tuż przed pandemią, żeby nie wychwycić, żeby te zaburzenia, które wynikły z pandemii, nie zburzyły tej ciągłości pewnych przemian. Czyli jednak, przypomnijmy, do końca roku 2019. Tak. Część badań jeszcze nawet na początku 20 było zbieranych, a nawet na początku pandemii, bo to były dane zbierane z 2175 jednostek gminnych, bo to nie jest tak, że w tym monitoringu tylko pobieramy dane ze statystyki publicznej. Te ze statystyki publicznej z Banku Danych Lokalnych stanowią tylko połowę wsadu statystycznego. Inne dane uzyskujemy z różnych instytucji, od Ministerstwa Finansów po Centralną Komisję Egzaminacyjną, ale też zakres pewnego obszaru danych związanych głównie z dostępnością przestrzenną
i gminy na zewnątrz, i osób z instytucji z zewnątrz do gminy badamy na podstawie większości wskaźników pozyskiwanych w badaniu ankietowym tych gmin, wszystkich gmin, i docieramy do wszystkich gmin. Więc jakby złożoność tego badania powoduje, że też czas realizacji jest nie taki, że z roku na rok jesteśmy w stanie te dane i pozyskać, obrobić i pokazać, ale no jednak jest to proces. Poza tym to też jest ważne, że statystyka publiczna nie udostępnia danych od razu. Dane z różnych instytucji jesteśmy w stanie dopiero po 2 latach uzyskać. Więc jeżeli my kończymy statystykę na 2019 czy 2019-2020, to i tak te dane dopiero w 2022 były dostępne. No, rok czasu obróbki to jest 2023, no i mamy ten monitoring. I to jest monitoring rozwoju. Tak, bardzo tak. Kluczowe słowo. Czym jest rozwój w rozumieniu autorów tego badania? Tak, to w ogóle pojęcie rozwoju jest bardzo pojęciem nieostrym. Mówimy tu o rozwoju obszarów wiejskich, ale mamy na myśli rozwój społeczno-gospodarczy. To już w badaniach naszego Instytutu właśnie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk od 50 lat zastanawiamy się, czym jest ten rozwój. I właściwie można powiedzieć, że synonimem rozwoju społeczno-gospodarczego są wszelkie modyfikacje nazwy rozwój społeczno-gospodarczy. Zarówno rozwój wielofunkcyjny, jak rozwój zrównoważony, to są właściwie modyfikacje rozwoju społeczno-gospodarczego, bo ten rozwój społeczno-gospodarczy według naszej propozycji, definicji, choć wcale nie rościmy prawa sobie tutaj do tego, że ona jest jedyna i wyjątkowa, to jest proces przekształcania środowiska mieszkańców obszarów wiejskich w im przyjazne, czyli w przyjazne tym mieszkańcom, a więc takie, w którym oni po pierwsze mają pracę, po drugie mogą zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje, mogą się realizować właśnie, mają poczucie sprawstwa do wszelkich działań. No, tak jak mówiłam, praca, zabezpieczenie godziwych warunków życia, usługi społeczne. Tak, usługi, tak, oczywiście dostęp do szeroko rozumianych dóbr kultury, czyli także właśnie tego poczucia uczestnictwa w życiu lokalnym. I teraz rozwój jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie obserwować, jak zmieniają się te poziomy tego rozwoju. Poziom to jest stan w danym momencie. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie wychwycić tą dynamikę zmian, no to wtedy możemy mówić, jakby, czy ten rozwój jest korzystny, czy nie, wyceniać ten rozwój. No bo może się niestety tak zdarzyć, że ten poziom spada, tak? I wtedy można powiedzieć, no, że to jest, nie wiem, antyrozwój. Niby no. Tak, no, można powiedzieć, że jest jakiś regres. Tak, że regres. Tak, właśnie. Ale to już jest kwestia trochę taka metodologiczna, jak ten rozwój od strony operacyjnej mierzyć. Natomiast my staramy się powiedzieć, że czy ten rozwój jest korzystny, czy niekorzystny. Dla ludzi, którzy tam mieszkają. Tak. On jest oczywiście relatywizowany. Relatywizowany jest w pewnych i dla całości, i dla pewnych zbiorów. Zbiorów różnych typów gmin. Typów gmin, właśnie tak, to jest istotne. Więc w różnym ujęciu, i to jest właśnie o tyle istotne, że jeżeli na przykład dane województwo jest zainteresowane poziomem rozwoju swoich jednostek administracyjnych, czy w ogóle obszarów wiejskich w danym województwie, to ono jest w stanie, to ono zazwyczaj koncentruje się na tym, co się dzieje, jakby analizuje, skupia ten zoom na swoje gminy. Ale istotne jest, jak ten region pozycjonuje się w całym tym systemie wiejskim kraju. Tak. Bo to, że mamy obszary podmiejskie, które są z reguły wysoko rozwinięte ze względu na koncentrację, no właściwie taką regułę też związaną z rozwojem,
że tam ten rozwój jest relatywnie wyższy niż w obszarach peryferyjnych, tych najbardziej oddalonych od centrum. Ale również ten nasz rozwój w Polsce nie tylko ma tą taką oś rozwoju ułożoną jako centrum peryferię, ale też ma ułożoną w kierunku też dosyć takiej, bym powiedziała, typowej osi dla różnych państw, osi albo północ-południe, albo wschód-zachód. U nas w kraju jest to wschód-zachód, bo jest to związane z historycznymi uwarunkowaniami. Tak więc do tego rozwoju można różnie podchodzić, w zależności od tego, jakie sobie obierzemy, jaki jest punkt odniesienia, jakie kryteria przyjmiemy, ale faktycznie my staramy się ten rozwój jakby wyceniać, raczej nie mówić, że ktoś jest opóźniony w rozwoju. Absolutnie, w ogóle to nie jest ten język, którym się posługujemy. Rozwój może być relatywnie korzystny bądź niekorzystny i jeżeli mówimy w ogóle o poszczególnych zmiennych, na przykład zmiana liczby ludności albo odsetek klientów pomocy społecznej. No jeżeli on się zmniejsza, no to siłą rzeczy jest to czynnik, który jest stymulujący dany rozwój. Tak? To znaczy coś się dzieje pozytywnego, że zmniejsza się liczba bezrobotnych, odsetek klientów pomocy społecznej, inne tam parametry można by było przytoczyć. Ale kiedy już następuje pewne uogólnienie tych różnych elementów składowych rozwoju w postaci pewnych takich agregatów pojęciowych, typu na przykład... Co to jest agregat pojęciowy? Już mówię właśnie. Agregat pojęciowy to jest na przykład takie hasło jak rynek pracy, albo edukacja, albo warunki mieszkaniowe. No to żeby opowiedzieć o tym, jakie są warunki mieszkaniowe, jak zróżnicowane są warunki mieszkaniowe, jaki jest dostęp do edukacji, jaki jest rynek pracy, jaka jest demografia w danym obszarze, musimy posługiwać się kilkoma miarami. I te miary ze sobą zbieramy za pomocą oczywiście odpowiednich metod statystycznych i tworzymy taką zmienną, zagregowaną, taką zmienną syntetyczną. Czyli złożoną z kilku innych, jakby tak, mniejszych miar, zmiennych. Tak, zmiennych miar. I ona jest już taką zmienną, którą dużo trudniej jest analizować, bo no, ona mówi nam o pewnej charakterystyce mniejszych miar, sumie charakterystyki tych mniejszych miar, a to nie jest tak jak takie proste złożenie zrobimy, tak? Że jak poskładamy, że dodajemy. To dodajemy i mamy... Nie, i wszystko wtedy, jest tyle samo warte. Tak, nie. To tak, wtedy nie. Możemy trochę popaść w tak zwany błąd złożenia. To trzeba właśnie... Dobra. Na tym polega też złożoność, ale to zostawmy, bo to są kwestie metodologiczne. Tak, to zostawmy. Bardzo, bardzo ciekawe, ale nie wiadomo, czy dla naszych słuchaczy tak bardzo ciekawe. Mówimy 10 lat, tak? Już te badania są prowadzone 10 lat, obserwacje. To jest i dużo, i niedużo, ale przyjmijmy, że to jednak jest wystarczająco dużo, żeby to tak zbiorczo ocenić. I chciałam się spytać właśnie o te zmiany. Co zmienia się najszybciej, a co najwolniej i jakie są zaskoczenia po tych 10 latach? Jest racja, tak. To jest racja, że mamy, że 10 lat to jest dużo i niedużo. Myślę, że to jest tak istotne 10 lat i tak różnych polityk, bo jednak przez pierwszą pięciolatkę mieliśmy zupełnie inną politykę wobec rozwoju niż od 2015-2016 roku, drugą pięciolatkę, więc można obserwować pewne też efekty tych różnych polityk. I to już jest na tyle dużo, że możemy wnioskować. Więc co wychodzi? Więc wychodzi przede wszystkim to, że najbardziej wpływają dzisiaj na przemiany na obszarach wiejskich elementy społeczne niż gospodarcze. Że to, co jest związane z gospodarką, jest bardziej oporne na zmiany, jest bardziej stagnacyjne i jest poddane większym wpływom politycznym. Natomiast społeczeństwo
zmiany społeczne trochę umykają, jakby następuje w ogóle duża zmiana społeczna w tej chwili i nasze społeczeństwo dosyć tak elastycznie reaguje na pewne zmiany. I teraz może trochę bardziej, jeżeli chodzi o konkrety. Elementem decydującym dzisiaj o zmianach na polskiej wsi jest demografia, jest edukacja, jest aktywność społeczna. Również rynek pracy, ale on jest trochę pochodną właśnie demografii, aktywności społecznej, takich elementów związanych właśnie z zamożnością danych obszarów. A to, co najwolniej się zmienia, aczkolwiek powinno się zmieniać, żebyśmy byli krajem konkurencyjnym, już w takim języku gospodarczym, ekonomicznym, to jest najwolniej zmienia się sektor rolny i proces związany z odchodzeniem ludności ze źródeł, z rolnictwa do sektora pozarolniczego, czyli ze zmniejszaniem się odsetka ludności utrzymujących się ze źródeł rolniczych, czy w ogóle z pracy w rolnictwie, czy związanych z rolnictwem, na rzecz tych niezwiązanych z rolnictwem. No i teraz możemy to sobie uzasadnić. To może zacznijmy od tego, dlaczego my widzimy te zmiany w rolnictwie, a jako społeczeństwo, a z kolei my jako naukowcy my twierdzimy, że one są wolne, te zmiany. Otóż w Polsce według statystyki mamy 1 300 000 osób związanych z rolnictwem. W różny sposób oni są związani z rolnictwem. Albo poprzez system ubezpieczenia, tak zwany GRUS, tak? Czyli korzystają z pewnych benefitów związanych z tym GRUS-em, które głównie są związane z niższym oskładkowaniem na ubezpieczenie społeczne. Ale potem też niższą emeryturą, czyli tak, odłożony rezultat nie jest koniecznie korzystny. Tak, ale przez te lata korzystanie z tych benefitów pozwala ludziom inwestować zaoszczędzone pieniądze, nie wiem, chociażby w majątek, w kupno ziemi, w mieszkania, w nieruchomości i tak dalej. Więc to jakby też można by było osobno ten temat porozmawiać. Kolejny element to mamy te osoby związane z systemem ubezpieczenia. Kolejny element to są dopłaty bezpośrednie w rolnictwie. One w pewien sposób też zatrzymują ludzi w rolnictwie, ale nie w produkcji rolnej, tylko w posiadaniu pewnych benefitów, czerpaniu pewnych benefitów posiadania ziemi. Tak, posiadania ziemi, dokładnie. Więc tu chodzi głównie o dopłaty do hektara, tak, obszarowe i też korzyści związane z całą wspólną polityką rolną, związaną z posiadaniem ziemi. I to jest też prawie 1 300 000 osób. A rolników takich, którzy produkują na rynek, mamy może 200 000, może 350 000. Tak naprawdę tego nie wiemy, bo to nie jest... Jakby statystyka nasza nie uwzględnia tych aktywnych producentów rolnych, czyli rolników. To jest taka definicja unijna. I jeżeli nie dokonamy... I w związku z tym ten udział tych osób, które są w jakiś sposób powiązane z rolnictwem poprzez czy ziemię, czy źródła utrzymania, czy pracę w rolnictwie właśnie, to okazuje się, że ten odsetek tych osób wynosi w Polsce 10%. To jest dużo. To możemy powiedzieć, że ojej, co to jest 10%, jak jeszcze 30 lat temu to było 40%. Tak. Ale to jest nadal dużo, dlatego że tam, gdzie rolnictwo jest najbardziej konkurencyjne i ma istotną rolę w gospodarce narodowej, czyli w krajach Europy Zachodniej, to udział osób utrzymujących się z rolnictwa wynosi 2%, 3%, a nie 10%. Czyli mamy jeszcze 1 000 000 osób, których możemy przesunąć z tego sektora związanego czy powiązanego w rolnictwie, ale nie tworzącego tego produktu w rolnictwie do innych sektorów. Tak. Tym samym zostawiając to całe wsparcie, które idzie dla rolnictwa, faktycznie dla osób, które produkują na rynek, a nie rozpraszając te fundusze na osoby, które
no, po części korzystają z tego, że mają ziemię, w związku z tym mogą korzystać z innego ubezpieczenia, z innych możliwości związanych z dofinansowaniem. Ale ich ziemię często kto inny uprawia. Ale, no i to też jest niestety, i to też ma swoje konsekwencje. Po pierwsze, uprawia kto? Uprawia rolnik. Czyli ten, kto powinien wykazać to, że ma tą ziemię w uprawie i powinien na tą uprawę dostać dopłatę, a nie ten, kto tylko tą ziemię posiada. Nie dostaje tej dopłaty rolnik, bo dostaje ten, kto ją posiada. A Unia Europejska jednak kieruje to wsparcie do tych, którzy są producentami rolnymi. Więc to jest też wątek, który można by było osobno rozwinąć. Natomiast w związku z tym, że jest dosyć duża petryfikacja tych i struktur agrarnych, i struktur zatrudnienia w rolnictwie, tych struktur związanych z zatrzymaniem pewnego zasobu w rolnictwie. Czyli powiedzmy petryfikacja, czyli taki bezwład, tak, że to się bardzo wolno zmienia. Tak, dokładnie. Takie zamrożenie. I brak odwagi polityków, i tych teraz, i tych przedtem, żeby dokonać reform, które, no chociażby takie jak KRUS, one były potrzebne 30 lat temu, kiedy wchodziliśmy na drogę transformacji ustrojowej, kiedy trzeba było tych ludzi włączyć w system ubezpieczenia społecznego, ludzi związanych z rolnictwem. Ale dziś należy to zmodyfikować, należy oddzielić to, co jest socjalem, a to, co jest, to, co wymaga tej konkurencyjności, bo konkurencyjność jest ważna w sensie ekonomicznym i ona jest konieczna, żeby rywalizować gospodarczo, chociażby w Unii Europejskiej. Nawet to, co obserwujemy teraz związane z wejściem Ukrainy do jednolitego rynku europejskiego ze swoimi produktami rolnymi. Ale z drugiej strony konkurencyjność to nie jest wszystko. To nie jest. My musimy też myśleć o tym, żeby zabezpieczyć socjalnie te osoby, które są w jakiś sposób też wykluczone z pewnej gry rynkowej, z tego, że być może nie mają pracy, być może, że nie odpowiednio potrafią się odnaleźć wciąż jeszcze w systemie gospodarki rynkowej. Jakby to wymaga na pewno istotnego zastanowienia się. I w związku z tym ten proces właśnie desagraryzacji, czyli wychodzenia z tego sektora rolnego do pozarolnego, on następuje. My go bardzo słabo widzimy statystycznie, bo statystyka właśnie przez to, o czym mówiłeś przed chwilą, tego nie wychwytuje. On się dzieje, ale on ma bardzo różne ścieżki. Prowadzi taka desagraryzacja, czyli ten proces odchodzenia od utrzymania ludności z tych źródeł rolniczych do pozarolniczych. Bardzo szybko na przykład w Polsce Południowej, gdzie ludność jest już od lat, ma taki charakter dwuzawodowy, dojeżdża do pracy, jest duża tam gęstość zaludnienia, struktura osadnicza sprzyja temu, jest turystyka, która pozwala ludności pracować w usługach. I tam ta desagraryzacja następuje, możemy pozornie się cieszyć, że jest ok, ale nie jest ok, dlatego że ona tam prowadzi do zaniku sektora rolnego. Tam jest bardzo duże rozdrobnienie agrarne, czyli są małe działeczki. Czyli za chwilę tam się nic nie będzie już produkowało, tak? Tak, dokładnie. I mamy biegun przeciwny, województwo zachodniopomorskie na przykład, gdzie mamy tą desagraryzację, też dosyć istotnie zaawansowaną, ale jednak by można mogła jeszcze tam bardziej przyspieszyć, gdzie mamy duże gospodarstwa, ale z kolei zamiast obserwować wzrost siły ekonomicznej gospodarstw, że gospodarstwa są coraz większe, mają coraz mniej działek i czyli ziemię w jednym kawałku. Tak, no bo to też oczywiście ja nie mówię, że ona jest w monokulturze, absolutnie, ale nie jest rozproszona w różnych kawałkach, w różnych na przykład, nie wiem, gminach, bo to też na efektywność później, no, koszty pracy, tak, oczywiście. Więc tam następuje poprzez właśnie takie, a nie inne podejście do budowania tego menu wspólnej w
programie rozwoju obszarów wiejskich, czyli programie, który jest podpięty pod wspólną politykę rolną unijną, będący wsparciem dla rolników, teraz to już jest plan strategiczny w tym nowym okresie programowania, że zamiast obserwować właśnie tej koncentracji tej ziemi rolniczej i wspierania rolników, to widzimy, że rolnicy dzielą swoje gospodarstwa, bo wykorzystują instrumenty do podziału tej ziemi, żeby na przykład, nie wiem, dzielić na dzieci, na zięciów i tak dalej. I ta dezagraryzacja może być bardzo powolna i ona najbardziej powolna właściwie jest we wschodniej Polsce, bo tam jest znowu właśnie takie zatrzymanie tych struktur, tam może jeszcze inaczej powiem, tam oprócz sektora rolnego niewiele jest więcej do zaoferowania na wsi. Dlatego stamtąd ludzie też migrują. Jak migrują ludzie, to osoby, to trudno o to budowanie tej społeczności, tego społeczeństwa obywatelskiego. Z kolei samorządy lokalne, nie mając dla kogo tworzyć usług, same są coraz biedniejsze, bo nie ma podatków i nie mają dla kogo tej infrastruktury usług publicznych budować. Więc ten proces zwijania się, napędzania następuje, zostają tylko rolnicy, gdzie później okazuje się, że kobiety z tego rolnictwa migrują, bo kobiety generalnie, to też jest naukowo udowodnione, są bardziej chętne do zmiany warunków życia, są częściej emigrują ze wsi w kierunku polepszenia warunków swoich bytowych, czy właśnie w kontekście założenia rodziny. Często migrują pod pretekstem edukacyjnym i ta migracja edukacyjna przeradza się bardzo szybko w migrację ostateczną do miasta, a na wsi zostają mężczyźni. Stąd problem, ciągle problem od lat 70. obserwowanych żony dla rolnika. Jak zostaje tylko rolnictwo, nie ma sektora pozarolniczego, no to tej dezagraryzacji tam nie ma. Więc to jakby ta spirala samonapędzającego, tego regresu właśnie rozwojowego tam postępuje. To też wymaga innego spojrzenia. W związku z tym, z tych naszych badań również wynika, że to, co się powinno, na co powinien być taki właśnie ten zoom znowu z kolei skierowany, to na to, że ten rozwój w Polsce jest przestrzennie zróżnicowany i on powinien być terytorialnie wrażliwy, bo jest on bardzo różny terytorialnie. Jesteśmy ewenementem w ogóle na skali europejskiej. O tym też warto przypomnieć słuchaczom szczególnie, jako Polska i ten fragment bloku wschodniego, byłego bloku wschodniego, zachowaliśmy rolnictwo zarówno to indywidualne, jak i mieliśmy gospodarkę uspołecznioną. Ten ewenement, ta inność Polski wobec zarówno Europy Zachodniej, prywatne rolnictwo, prywatne, indywidualne, tak? Właściwie całego bloku wschodniego, oprócz właśnie Polski, gdzie było rolnictwo skolektywizowane, to my mamy ten miks. Dlatego też ta nasza polityka powinna być połączeniem modelu, bo jest miejsce w Polsce zarówno dla jednych, jak i dla drugich. Dla tych dużych przedsiębiorstw, dużych gospodarstw, jak i dla tych małych, drobnych rolnictwa indywidualnego. Ale to powinno być, jakby rolnictwo nie powinno być, a niestety tak jest. I to nie tylko teraz, ale to już długo trwa, jest przede wszystkim takim targetem politycznym w wyborach, które co 4 lata są, a nie myśli się długookresowo o tym, co się dzieje. Dlatego te przemiany są takie wolne. I ta dezagraryzacja musi przyspieszyć, bo tego wymagają zmiany społeczne. I teraz to, co się dzieje szybko, no to są właśnie te zmiany w edukacji, które są związane też z mobilnością ludności, bo na przykład okazuje się, że dzieci coraz częściej nie chodzą do szkoły tam, gdzie by chciały chodzić do szkoły, tylko chodzą tam, gdzie rodzice mają pracę. Dojeżdżają do pracy za miejscem, dojeżdżają do szkoły za miejscem pracy rodziców. W ogóle kurczy się odsetek dzieci uczęszczających do szkół na wsi. Kurczy się, dlatego że te dzieci są dowożone do miasta. A to się dzieje głównie w terenach oczywiście podmiejskich. To jako przykład zmian w edukacji. Jako przykład zmian na rynku pracy, no to jest znowu, skoro nie mamy tej dezagraryzacji, czyli nie mamy równowagi sektora rolniczego i pozarolniczego, nie mamy tych miejsc pracy pozarolniczych, no to ta ludność siłą rzeczy dojeżdża do miasta.
często zostając w tym mieście później. Więc rynek pracy też się zmienia. No, to oczywiście ciągnie za sobą zmiany demograficzne, czy może nawet te zmiany demograficzne, które dzisiaj następują, są konsekwencją tego, co już zaobserwowaliśmy w przeszłości. Przede wszystkim, o tym się u nas bardzo mało mówi, w przeciwieństwie do krajów Unii Europejskiej, o starzeniu się demograficznym. My ciągle uważamy, jako od rządu, właściwie po chyba takiego przeciętnego obywatela w kraju, że jesteśmy młodzi demograficznie. Mówiło się o wyżach demograficznych, że... To już historia. Tak, właśnie. My w ogóle nie myślimy o tej strategii. My nie mamy strategii migracyjnej. My nie mamy prawdziwej strategii demograficznej, bo to, co jest przyjęte bodajże w zeszłym roku przez obecny rząd, to nie jest w ogóle strategią demograficzną, tylko to jest polityką nastawioną związaną z dzietnością, ale to jest z założeniami, moim zdaniem, bardzo utopijnymi, właśnie nie biorącymi pod uwagę tych zmian społecznych, jakie zachodzą. Pewne zmiany musimy przyjąć, nie rozpaczać nad tym, że tak jest, nie walczyć z rzeczami oczywistymi, tylko uczyć się pewnej odporności na te zmiany, które są nieuchronne, i starać się reagować na nie. Czyli zmniejszać to ryzyko ciążenia tych zmian na innych sferach życia obywateli, jak w sferze właśnie edukacji, jak w sferze opieki zdrowotnej, usług publicznych, dostępności przestrzennej, tej komunikacyjnej głównie. Tak więc, no jak widać, to jest ten element bardzo wielu naczyń połączonych, a z ludnością wiejską i z obszarami wiejskimi jest ten problem, że problem, czy to wyzwanie raczej, bo to trudno nazwać właściwie problemem, to jest to wyzwanie, że tam, od na początku już powiedziałyśmy, że tam jest inaczej niż w obszarach miejskich i podmiejskich. Nie ma koncentracji, tylko jest dekoncentracja, jest rozproszenie wszystkiego, i ludności, i osadnictwa, osad, i usług jest wszędzie dalej, i działalności gospodarczej, więc ta przestrzeń determinuje tą możliwość komunikacji, możliwość korzystania. Oczywiście można powiedzieć, no ale przecież jest cyfryzacja, jest internet, no z tym też u nas nie jest najlepiej w Polsce jeszcze. A poza tym, bo mówimy o tym rozproszeniu, o tych trudach, o tych dzieciach, które dojeżdżają do szkół w mieście, ale też bez przerwy mam wrażenie od lat słyszymy taką mantrę: Polacy kochają wieś, chcą mieszkać na wsi, statystycznie coraz więcej ludzi się przeprowadza. Ci, którzy się tym interesują, wiedzą, że te przeprowadzki to nie są na wieś. Tak, to są, dokąd ci ludzie się przeprowadzają. Ci, którzy robią tę statystykę dodatnią. Tak, właśnie ta statystyka jest, może tak trochę kolokwialnie powiem, ale robiona od 2000 roku. To znaczy się, to saldo migracji pomiędzy wsią a miastem i ta różnica pomiędzy liczbą ludności miejską a wiejską była właściwie do końca z ubiegłego wieku na korzyść miasta. Raptownie okazało się, że w 2000 roku notujemy ujemne saldo migracji do miast i w ogóle jakby zatrzymała się ta proporcja pomiędzy liczbą ludności miejskiej a wiejskiej, już się nie zmienia na korzyść miasta. No oczywiście zaczęliśmy obserwować migrację, czyli jakby nie migrację już do miasta, tylko migrację na obszary podmiejskie. I ten proces od początku XXI wieku się pogłębia. To rozlewanie się miast już nie tylko następuje wokół tych największych miast regionalnych, dużych, tak zwanej Wielkiej Piątki, czyli Gdańska, Poznania, Wrocławia, Warszawy, ale, bo to chciałam iść po kole, ale i również Śląska, Kraków, Katowice. Śląska, czyli Katowice, ale również i Kraków, tylko każde, nawet byłe miasto wojewódzkie ma ten wianuszek gmin, czy to jest gmina Obwarzankowa, czy to jest wianuszek gmin, które koncentrują tą ludność,
która zarówno jest ludnością, która się wyprowadza z centrum miasta w strefę podmiejską, zazwyczaj jest to ta klasa już no, średnia, bardzo kreatywna, taka już, która może sobie pozwolić na tą pracę często zdalną, którą stać na posiadanie własnego domu z ogrodem i tak dalej, ale również w tą strefę podmiejską migrują osoby ze obszarów peryferyjnych danego regionu, które no, bardziej takim, już bym powiedziała, może takim bardziej komunalnym systemie funkcjonują, bo to są mieszkania w blokach, już nie w taki, jakby inny styl jest. Ale za pracą migrują. Tak, oczywiście, za pracą migrują. Czyli jakby motyw trochę jest inny, bo one emigrują z tych obszarów peryferyjnych w strefę podmiejską, bo jest taniej. A pracę mają albo często pod miastem, albo w mieście. Natomiast osoby, które odpływają z centrum miasta, wyludniają się te centra, one też zmieniają swoją funkcję, to też jest inny temat, jakby zmiana funkcji miast centralnych, w strefę podmiejską, no, w poszukiwaniu tego innego, innej przestrzeni, innych warunków życia. I takich gmin, które zwiększają zaludnienie, jest 1/3. Ale 2/3 gmin w Polsce nadal notuje ubytek ludnościowy. Czyli to nie jest tak, że obszary wiejskie, to że w statystyce nam właśnie... Ogólnokrajowej. Tak się zwiększa liczba ludności na wsi, to nie znaczy, że nam zwiększa się liczba ludności na tej wsi, którą my sobie wyobrażamy. Czyli tam, gdzie byśmy chcieli, żeby ta ludność została. Bo ja sobie akurat nie wyobrażam życia bez... w ogóle... jakiegokolwiek rozwoju, gdziekolwiek, jakimkolwiek miejscu na świecie bez obszarów wiejskich. Są oczywiście naukowcy, którzy twierdzą, że wszystko co dobre to się wydarzyło w mieście i w ogóle miasto jest nie wiem, tym kołem napędzającym rozwój. Tego nikt nie kwestionuje, ale rozwój to właśnie nie jest tylko ten progres. To jest to tworzenie. I że wszędzie jest tak samo. I że wszędzie jest tak samo właśnie. On po pierwsze jest zróżnicowany. Poza tym jest to proces przekształcenia właśnie tego środowiska mieszkalnego w to przyjazne. I on jest przede wszystkim zrelatywizowany. On inny jest właśnie przyjazny w strefach podmiejskich, na tych obszarach wiejskich, podmiejskich, a inny na obszarach peryferyjnych. To pytanie takie. Z tego, co do tej pory powiedziałyśmy, wynika, że te procesy gospodarcze z różnych powodów idą dużo wolniej. Czy jest tak, że w związku z tym te społeczne, które chyba mają już taką autonomiczną dynamikę trochę, czy może tak się zdarzyć, że to one wymuszą te inne zmiany? I chciałam, żebyśmy się może chwilę zatrzymały na tej aktywności społecznej, bo w końcu jesteśmy tutaj w Fundacji Wspomagania Wsi, która między innymi od lat stara się wspierać właśnie aktywność społeczną grup formalnych, nieformalnych, no, ludzi mieszkających na wsi. Więc jeśli chodzi o tę aktywność, czy w badaniu, które obejmuje te 10 lat, możemy zaobserwować, znaczy no, jakieś trendy, zmianę, co ona oznacza na najbliższe lata? To jakby po kolei. To ja zacznę może od tego, że rola społeczeństwa w rozwoju się zmienia. Zmienia się, bo przede wszystkim orientujemy się na dobrostan ludzi. Nie na gospodarkę, tylko na dobrostan ludzi. I to jest bardzo duża zmiana, bardzo dobra zmiana w dobrym kierunku. Jeżeli władze lokalne, władze regionalne czy władze krajowe orientują się tylko na gospodarkę, oczywiście poza orientacją ideologiczną czy polityczną, im wyżej jesteśmy w tym szczeblu wyborów samorządowych, poniekąd też aktywności obywatelskiej, tak? Wiadomo, że ona się przekłada, ta frekwencja wyborcza, to też mówi nam o tej aktywności obywatelskiej, która też jest rodzajem aktywności społecznej. Tym ta orientacja na gospodarkę jest większa, trochę mam wrażenie, że mniejsza na dobrostan ludzi. Im niżej schodzimy na szczebel lokalny, tym ta orientacja schodzi bardziej na dobrostan ludzi. Dlatego w tym rozwoju wydaje mi się, że coraz większą rolę, dziś jeszcze niedocenianą,
ale będą mieli sołtysi. Już nawet nie wójt czy burmistrz gminy, wójt, tak, jeżeli mówimy o typowo obszarach wiejskich, tylko rola będzie sołtysów, którzy będą, są już, tak, lokalnymi liderami. Lokalni liderzy często ze sobą też rywalizują później o rolę sołtysa, ale każda wioska, każda wspólnota sołecka, tak, jeżeli nie będzie miała naturalnego lidera, to nie będzie, ona nie będzie umiała budować tej aktywności, nie będzie umiała poprawiać sobie tych warunków życia. Również polityka unijna coraz bardziej schodzi na ten niski poziom, chociażby mówi się o idei Smart Village, o idei czy o koncepcji to możemy my mówić jako naukowcy, ale Unia Europejska mówi o narzędziu konkretnym, tak? O narzędziu Smart Village, czyli budowaniu tych wiosek takich inteligentnych, nie do końca fortunne określenia. Ale pomysłowych. Uważam, że to jest wioska z pomysłem. Z pomysłem, tak. Z pomysłem, z chęcią poprawy właśnie tej jakości swojego życia. Umiejąca zidentyfikować potrzeby, umiejąca się zorganizować i zareagować. W ten sposób jednocześnie budować odporność, zarówno na te wyzwania, które są wyzwaniami globalnymi, bo to są związane z demografią, z klimatem, z technologiami, wykorzystywać, zamieniać te wyzwania na takie korzystne trendy, które wyznaczą im ścieżki rozwojowe. No i w ten sposób budować tą właśnie odporność na te wyzwania. My już, przepraszam, że się wtrącę, my już widzimy tych sołtysów, tak? I sołtyski, pracujemy z nimi i widzimy, że jest to środowisko, które, to oczywiście jest powolna zmiana, tych sołtysów w Polsce jest ponad 40 tysięcy. 42 tysiące, więc to jest olbrzymia, można powiedzieć, armia ludzi, którzy, jeżeli wszyscy by poważnie potraktowali to, o czym mówimy i rolę, którą mogą przyjąć w tych swoich wspólnotach, to naprawdę mogłaby nastąpić bardzo, bardzo duża zmiana z punktu widzenia właśnie tego, o czym mówimy, tego dobrostanu, tak? Dobrego życia. Ale tak sobie myślę, że to się łączy z tą edukacją, tak? No właśnie. Człowiek, żeby podjął się takiej roli, tak, musi jednak oprócz umiejętności tych społecznych, które jedni mają intuicyjne, inni mogą jakoś nabyć przy pomocy różnych szkoleń, ale jednak też trzeba zdobyć jakąś bazową, solidną wiedzę. Miejmy nadzieję, że w szkole, która nie będzie coraz gorsza, tylko coraz lepsza. Tak. Tak, tak. No bo dokładnie, no właściwie już tutaj zostało to powiedziane, bo to, co jest walką, to nie tylko armia sołtysów, to w ogóle jest świetne określenie. To naprawdę jest armia. Mamy 2,5 tysiąca gmin, mamy tylko 16 regionów, ale mamy 42 tysiące sołectw. No to jest niesamowita grupa osób, do której powinny być skierowane różnego rodzaju szkolenia, instrumenty, właśnie miękko szkolące ich, żeby oni umieli budować też te kompetencje miękkie w swoich społecznościach lokalnych. Generalnie z tymi społecznościami lokalnymi jest też tak, że jak to powiedzieć, że wzrasta konkurencja o talenty, że istotna staje się klasa kreatywna, już nawet nie klasa średnia, czyli te osoby, które będą tymi takimi zapalnikami tych idei, tych pomysłów, nie tylko, że będzie im się chciało, ale że będą potrafiły wnieść, będą potrafiły coś dodać, wspólnie coś organizować, bo to, co jest ważne, jak mi się wydaje, i to, co w najbliższych czasach będziemy zwracać szczególną uwagę, to będzie wszystko, co jest związane ze słowem współ. Współdzielenie, współorganizacja, współpraca, współodpowiedzialność. Nie tylko za ludzi, którymi się zarządza, ale za ograniczanie pewnych działań.
za ograniczanie samego siebie, tych społeczności również lokalnych w pewnych działaniach. Więc w aktywności tej społecznej będzie ważne współ, i tu już możemy tworzyć różnego rodzaju konstrukty. Więc to jest istotne w budowaniu aktywności społecznej, w ogóle w działalności społecznej. Jest ważne również wspólne miejsce, znowu wspólne coś, tak? Wspólne miejsce, takie jakieś budowanie centrów, nazwę to centrami obywatelskimi, ale to trochę brzmi tak technokratycznie. No, były świetlice, kiedyś były domy ludowe, tak. Są bardzo piękne w niektórych już gminach odremontowane remizy, które mają swoje sale. Tak. Niestety bywają konflikty tam, czy kto ma korzystać, na jakich warunkach, kto ma klucz i komu nie dajemy klucza, bo pobrudzi albo, albo zniszczy. No to jest wyzwanie. Ale to właśnie, i tu jest ważne to współorganizowanie, współodpowiedzialność, bo jeżeli ja coś pożyczam, pożyczam od nas, to jest nasze dobro, czyli to jest coś, to nie jest, to nie tylko ja pożyczam po to, żeby wykorzystać, ktoś ma przyjść posprzątać. Ja biorę odpowiedzialność za to miejsce, za ten czas, który jest ono pod moją opieką. Więc właśnie ta wspólnotowość będzie bardzo istotna i ona, i poziom sołectwa będzie tu najlepszym adresatem tej wspólnotowości do właśnie budowania tej odporności na te wyzwania i kryzysy, przed którymi stoimy. Ale to się nie odbędzie bez edukacji. Tak jak tutaj zostało to powiedziane, że to się nie odbędzie bez zobaczenia tej edukacji i nie potraktowania tej edukacji jako inwestycji, a nie jako kosztu. Nie jako jakiejś kuli u nogi, że trzeba ją utrzymać. Musimy zainwestować w edukację, bo ja się obawiam, że te największe dysproporcje, które w najbliższych latach zauważymy, to one będą w edukacji. Ja to już parę lat temu mówiłam, jakby o tej edukacji, że te dysproporcje, które będziemy widzieli, to będą w edukacji i to będą rozwojowe, ogólnie dysproporcje właśnie w tych regionach, które są wysoko rozwinięte, mniej rozwinięte, które są podmiejskie, peryferyjne, które są bardzo rolnicze i są już takie zdezagraryzowane. I tym czynnikiem, który będzie powodował te dysproporcje rozwojowe, to będzie właśnie ta nierównomierna możliwość korzystania z oferty edukacyjnej. Bo ta oferta jest niedostosowana, nie jest wrażliwa terytorialnie też. Wydaje mi się, że ja jeszcze nie miałam czasu się trochę dłużej zastanowić nad tym, co pokazują te wyniki testów ośmioklasistów ostatnio, ale już nawet rozkłady nie są optymistyczne. Nie, bo o ile jeszcze w roku 18-19 to był rozkład, to już tak dla słuchaczy powiem, normalny, czyli mało jest tych o najniższej ocenie, dużo jest tego środka, które ma przeciętne wyniki i mało troszkę jest tych słabych. I troszkę tych słabych. To mniej więcej mówi się, że to powinno być tak jakieś 15% słabo rozwiniętych, o słabych wynikach 15 mniej więcej, o bardzo dobrych 15-20, no i cały środek 60% od tej przeciętnej. Teraz rozkład jest taki, że jest dużo nisko o niskich wynikach, dużo o bardzo dobrych, a w środku jest dół. I to jest i za 2022 rok wyniki, czyli już po pandemii, i za 2023. To jest przerażające, bo to oznacza, że jakby narastają nam dysproporcje rozwojowe pomiędzy miastem i wsią. Należy się zastanowić, jak zareagować być może na likwidację gimnazjów, bo jednak byliśmy sceptyczni co do gimnazjów 20 lat temu, ale jednak one zbliżyły nam tą młodzież wiejską do jakby, może inaczej nie zbliżyły, ale dały taki obszar pomiędzy tym, co wiejskie, a tym, co miejskie. Tym, co jest tu na miejscu przy mamie i tym, co jest w mieście powiatowym. Coś było po środku, więc dlatego najtrudniejszego wieku młodzieży. I teraz okazuje się, że jednak
tu wiele czynników. W ogóle to jest kolejna kwestia, że my w ogóle żyjemy w czasie multikryzysów. I te multikryzysy na tą grupę społeczną, na tą grupę w ogóle wiekową, która jest w tym najgłębszym procesie edukacji, oddziaływują najbardziej. Czy to właśnie pandemia, czy to w ogóle klimatyczne, jak ta młodzież reaguje na przecież kryzys klimatyczny, to się właśnie likwidacja gimnazjum, czyli te elementy związane ze zmianą pewnego ustroju edukacyjnego, na to nasze społeczeństwo najmłodsze działa najbardziej, więc jakby obawiam się właśnie, że w tym sektorze edukacyjnym, już tak nazwę to technicznym, sektorze edukacyjnym będą najgłębsze dysproporcje i one będą, już to nasze badania te dziesięcioletnie pokazują, że edukacja jest tym obszarem, w którym największe wahania następują tych zmian. Ona jest najsilniejszym motywem. Jeżeli tam jest dobrze, to gmina potrafi gwałtownie awansować. Jakby na tej skali. Ciągnione są elementy inne, tak, na tej skali. Jeżeli edukacja jakby potrafi gwałtownie też skoczyć w dół, tak? Więc wtedy następuje ten regres. No i ona za sobą, ta edukacja, ciągnie na kolejne dysproporcje rozwojowe. Tak, no chciałam powiedzieć coś optymistycznego, bo ten fragment, kiedy rozmawiałyśmy o sołtysach, no to tak sobie w głowie podsumowywałam, że to w sumie jest optymistyczna konstatacja, bo to oznacza, że w gruncie rzeczy bez niesamowicie dużych inwestycji z poziomu centralnego, ale tylko jakimś taką, no, wzrostem świadomości i staraniami, nawet rozproszonymi, można wprowadzić bardzo dużą zmianę w kierunku pozytywnym, tak? Mm-hmm. To, która zajmie wiele lat, ale jednak to jest taka zmiana, która jakby w bardzo dużym stopniu zależy, no, od tych miękkich, od tych ludzkich czynników, od sumy decyzji indywidualnych. Mm-hmm. A edukacja jednak jest prerogatywą państwa, co do decyzje są podejmowane centralnie, co do tego, jak wygląda organizacja, ustrój, ale też ile pieniędzy się tam kieruje, jak się traktuje nauczycieli, co to wszystko oznacza. I to tak myślę sobie, że to może jest w ogóle, dużo było mowy o dezagraryzacji, ale że ta edukacja, no to jest takie pierwsze wyzwanie. Naczelne, tak. Naczelne wyzwanie, tak. Które odpowiedzialne społeczeństwo powinno non-stop stawiać władzą, tak. przed oczy. Przed oczy i mówić o tym, i dążyć do tego, działać tak, aby wywierać presję na ściągnięcie pewnych konserwatywnych gorsetów z tej edukacji i dać możliwość też samorządom lokalnym na uelastycznienie tej edukacji. Trochę dać taką możliwość do jakby oddać władza rządowa, bo to jest w kompetencjach rządu, powinna mieć więcej zaufania do samorządów lokalnych, które to powinny mieć więcej zaufania do społeczeństwa obywatelskiego, i rząd też do społeczeństwa obywatelskiego, aby pozwolić im właśnie tą edukację kreować. Bo nikt tak dobrze dla własnych dzieci nie chce, jak ich rodzice, którzy często w swoje ręce biorą tą edukację. Ale okazuje się, że są pewne właśnie takie gorsety instytucjonalne, które nie pozwalają zarówno rodzicom przy współpracy z samorządami lokalnymi elastycznie podchodzić do tej edukacji. I myślę, że to jest optymistyczne, jeżeli znajdzie się w ofercie politycznej takie elastyczne propozycje dla tej edukacji. Nie będziemy oczywiście tutaj dawali przykładów konkretnych rozwiązań, bo też nie taka nasza rola jest. Ale jest już zwrócenie uwagi, kierunku. Tak? Jest już bardzo duży ruch obywatelski, tak, wokół spraw edukacyjnych, tak, na czele którego w gruncie rzeczy stoi kilkanaście, tak, organizacji pozarządowych, mniejszych, większych, które od lat zajmowały się, mhm, edukacją, i to jest ruch, który obejmuje całą Polskę,
wiele nauczycielek i nauczycieli i bardzo duże poparcie rodziców, więc rzeczywiście jest, no jest ta nadzieja. To jeszcze może ostatnia rzecz, bo już długo rozmawiamy, a klimat nam się pojawił tylko w pewnym momencie tutaj, kiedy mówiłyśmy o sołtysach, no bo i o młodych ludziach. To jest coś, co oprócz edukacji, ta zmiana, ta katastrofa, tak trzeba mówić, no jest też takim no podstawową zmienną, z którą żyjemy i mam wrażenie, że jeszcze nie do końca w pełnej świadomości, co ona praktycznie będzie znaczyła dla ludzi mieszkających na wsi, no bo to będzie troszkę inaczej niż na miejskiej populacji. Tak, znaczy wydaje mi się, że to, że mówimy już o tym klimacie i że ta świadomość tego jest coraz większa, bo przecież czy 10 lat temu o tym się mówiło, to nie. W ogóle, właściwie w ogóle, już nie mówię wcześniej, ale nawet 10 lat temu. Dziś już mówimy, czyli dzisiaj ta świadomość wzrasta. Dziś no, Unia Europejska narzuca nam też pewne zasady, których my oczywiście się boimy, bronimy, bo mamy swoje priorytety, no ale oswajamy się z tym, okej. Okay. I zaczynamy widzieć korzyść z tego. Im szybciej zauważymy korzyść z tego, tym lepiej dla nas, bo będziemy szybciej umieli wykorzystać te wskazówki, te doświadczenia, które nam jakby suma tych wszystkich państw, ta mądrość zbiorowa pokazuje i mówi, to jest dobre rozwiązanie, zmieniajmy się w tą stronę. Więc zmiany klimatyczne, wydaje mi się, że w ogóle wszystko to, co jest związane z klimatem, jest szansą dla obszarów wiejskich, dlatego że to daje różne rozwiązania ekosystemowe, które będą powodowały, że to też będzie rynek pracy na wsi. Źródła związane z energią, tak? Różne nowe pozyskiwanie źródeł energii. Ja w tym upatruję naprawdę dużej szansy. Również widzę, że zmienia się też podejście o myśleniu o infrastrukturze, o inwestycjach infrastrukturalnych w kontekście właśnie tych zmian klimatycznych. Myśli się o tym, aby one były optymalizujące nie tylko koszty dla gminy budowania tej infrastruktury, ale również i tę emisję na środowisko, tą presję na środowisko. W ogóle mówi się o infrastrukturze już nie tylko zielonej, ale o infrastrukturze błękitnej. To właściwie parę lat temu takie sformułowanie nie istniało. To powiedzmy, co to jest infrastruktura błękitna? To jest wszystko, co związane jest z wodą. To są deszczownie, to są zbiorniki, to jest w ogóle budowanie ogrodów deszczowych, budowanie zbiorników retencyjnych, dbanie, nawet zwykłe przekształcenie sadzawek w stawy. To jest jakby zbieranie nawet tej wody, tak, deszczowej, wykorzystywanie, tak jak rolnictwo, to już akurat jest duże wyzwanie dla rolnictwa, żeby nie wykorzystywać wodę głębinową dla podlewania, tak? Chociażby jak ziemniaków, tylko jednak odzyskiwać wodę oczyszczoną już, żeby ona była używana w procesie produkcji. Czyli dwa razy, żeby z niej skorzystać. Tak, zdecydowanie. Więc ona wtedy też oczywiście wróci do obiegu, ale już parując to są naprawdę same korzyści, to wymaga nakładów. I my widzimy w tym szansę na pewno. I to jest dla obszarów wiejskich jednak, wydaje mi się, że duża możliwość. Trochę inaczej jest to dla rolnictwa, no bo ono musi przejść naprawdę sporą transformację. Ale żeby ono przeszło tą transformację, tu też są potrzebne nakłady, bo to rolnictwo musi się zmierzyć z wyzwaniami technologicznymi, z rolnictwem, z digitalizacją z tego rolnictwa, nie tak jak my sobie myślimy o digitalizacji, czyli kopiowaniu pewnych elementów i wsadzaniu w jakieś tam półeczki cyfrowe, tylko nałożeniu tej matrycy cyfrowej na sposób organizacji pracy w rolnictwie, na tą cyfryzację tego rolnictwa, tak zwane rolnictwo 4.0, nawet rolnictwo 5.0 się mówi. Więc tu muszą nastąpić duże zmiany, ale ja byłam 2 tygodnie temu na posiedzeniu Izby Rolniczej akurat w województwie zachodniopomorskim, czyli tam, gdzie to rolnictwo jest
takie no, typowo nastawione na produkcję. Ci rolnicy są świadomi tego i oni chcą tych zmian. Tylko że znowu, no i tu niestety muszę wrócić do wspólnej polityki rolnej i tego planu strategicznego, który jest w Polsce. On nastawiony był głównie na płatności bezpośrednie, na dopłaty obszarowe, nawet w połączeniu z tymi tak zwanymi ekoschematami. To są nowe możliwości dla rolników, czyli widzenie tego rolnictwa ekologicznego, czyli z mniejszą presją na środowisko, z tymi elementami biogospodarki, w ogóle ekologicznymi. Więc nie ma pieniędzy na modernizację, bo zabrane są pieniądze z drugiego filara wspólnej polityki rolnej na pierwszy filar związany z dopłatami. I no, to oczywiście mogłoby iść z budżetu państwa, ale chyba w budżecie państwa na to pieniędzy może nie wystarczyć. W każdym bądź razie, jak widać, to wszystko jest ze sobą bardzo powiązane. Jeżeli mówimy o obszarach wiejskich, musimy widzieć rolnictwo, bo ono jest naturalnym, immamentnym i niemożliwym do wyeliminowania z obszarem, tak, to rolnictwo i musi być, i chcemy, żeby było, powinno być naprawdę no, przyjazne środowisku, ludziom, ale też ludzie, którzy się przeprowadzają na wieś, muszą uszanować to, że rolnictwo ma swoje prawa i że ono było pierwsze na tych obszarach wiejskich, było zawsze. Więc nie można no jakby doprowadzać, trzeba, to też jest wyzwanie dla pewnie samorządów lokalnych i sołtysów, jak eliminować te konflikty pomiędzy tym nowoczesnym sektorem rolnym a ludźmi, którzy chcą mieszkać na wsi i szukają tej ciszy, którzy są takimi trochę osobami z wyobrażeniem życia o wsi, przeprowadzając się na wsi, a nie z doświadczeniem życia na wsi. Musimy umówić się na następną rozmowę, bo bardzo dużo nowych wątków się pojawiło, myślę, wartych tego, żeby poświęcić im trochę czasu. A dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Ja jeszcze się pożegnam również tutaj, żeby podziękować Fundacji za całą tą dobrą robotę, którą Państwo robicie i w kontekście właśnie budowania tej aktywności społecznej, ale przede wszystkim edukacji. To, że mamy możliwość rozmawiania z Logiem Wszechnicy, że te wykłady są dostępne w internecie. Dzięki temu również i my jako naukowcy możemy transferować tą naszą wiedzę do społeczeństwa. Więc za to serdecznie dziękuję Fundacji. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami i chcecie nas słuchać.